Polaków. Pozwolimy na to, żeby tam zorganizowała Polonia swój rząd. Na pewno chyba również dlatego, że mieli kasę nasi rodacy. Ale generalnie widać wyraźną niechęć Anglosasów chociażby przez to, że nie przyjęli do wiadomości faktów katyńskich. To jest po pierwsze. A po drugie, to znaczy w tych późniejszych latach też była, że tak powiem, widoczna marginalizacja Polski, mimo że Polacy przecież brali udział w obronie Londynu przez organizowanego przez Luftwaffe. A poza tym jeszcze są najnowsze ustalenia historyków, że właśnie Churchill spowodował, to znaczy z inspiracji Churchilla, Moskowski. Chciałabym, dobrze. Postaram się wytłumaczyć, na ile będę oczywiście potrafił tę sprawę wyjaśnić. Niechęć Brytyjczyków, może inaczej, powiem tak, jeśli chodzi o Anglosasów, to Amerykanie, początkowo mówiąc szczerze, nie zajmowali się Europą. Mam poważne wątpliwości, w ogóle mieli świadomość, co dzieje się w Polsce, co to jest rząd polski w Londynie, czy ten rząd ma jakieś problemy. A jeżeli tak, to jakie są to problemy? Natomiast z Anglikami sprawa jest bardziej skomplikowana. Ma Pani świętą rację, że zachowali się w stosunku do Polaków podle. To jest chyba, myślę, też za delikatne słowo. Można bardziej dosadnie byłoby to określić. Niechęć Brytyjczyków do Polaków rozpoczyna się mniej więcej w 1943 roku, kiedy dochodzi do pierwszego takiego poważnego konfliktu polsko-sowieckiego związanego ze sprawą katyńską. I tu Anglicy najwyraźniej to widać, stoją po stronie Sowietów. Jest znana wypowiedź Churchilla w rozmowie z generałem Sikorskim, bo to jeszcze jest przed śmiercią. No. My mówimy o kwietniu 1943 roku, Sikorski ginie w lipcu. Jest rozmowa Churchilla, w tej rozmowie uczestniczy Sikorski i jeszcze chyba, nie wiem czy Ambrus Zaleski, ale jeżeli prawdopodobnie Ambrus Zaleski albo Tadeusz Romer, już nie pamiętam w tej chwili, który z wysokich urzędników. I Churchill mówi tak. Najprawdopodobniej macie rację, obarczając Związek Sowiecki i Stalina odpowiedzialnością za Katyń. Ja mówię w skrócie, ale jest wojna, są ważniejsze sprawy dla nas i my nie będziemy poświęcali tej przyjaźni z Sowietami, bo Sowieci są teraz nasi sojusznicy, dla drobnych interesów Polski. Przyznajemy Wam rację, ale Stalin może nam zapewnić odciążenie na wschodzie dziesiątek tysięcy wojsk angielskich, przez to setki z nich przeżyje, bo Niemcy będą musieli przerzucać siły na wschód. Stalin wykrwali swoje wojsko. Nie jest wykluczone, że przybliży świat do zwycięstwa nad faszyzmem. W związku z tym, no, zmuszeni jesteśmy poświęcić tutaj sprawę Polski. I dał sygnał, to dał wyraźny sygnał Sikorskiemu, że jest zmiana wartości sojuszników. Bo, proszę Państwa, był taki moment w latach II wojny światowej, że Anglicy zostali sami z Polakami.
Nikt więcej im nie pomagał. Byli oni zamknięci na swoich wyspach brytyjskich z garstką polskich żołnierzy ewakuowanych z Francji, którzy stanęli w pierwszym szeregu. I wówczas pisano w prasie brytyjskiej o bohaterskich polskich żołnierzach, lotnikach, którzy walczyli w bitwie o Anglię, o marynarzach, o wspaniałych polskich politykach. Trwało to przez jakiś czas, a później polityka, taka chłodna kalkulacja wzięła górę. Polacy co mogli zaoferować? Bo to jest sedno sprawy. Co może zaoferować Józef Stalin i co może zaoferować polski rząd? Stalin może zaoferować nieokreślone liczby żołnierzy. Nie potrafię powiedzieć, ile milionów, ile będzie trzeba, to rzuci na froncie wschodnim. Będzie potrzeba 2 miliony, to rzuci 2 miliony. Jak 3, to 3, nie? Dysponuje ogromną siłą. Natomiast Polacy cóż mogą zaproponować? Polacy mogą zaproponować około 250 000 żołnierzy i ta liczba nie wzrośnie, ale wręcz już spada, bo się troszeczkę wykrwawili. Do tego może polski rząd zaoferować około 380 tysięcy żołnierzy w kraju z podziemia zbrojnego, które no, nie ma dużego znaczenia strategicznego dla frontu zachodniego, no bo to jest jakaś taka mała wewnętrzna wojna w Polsce, polskiego państwa podziemnego z Niemcami. Czyli jeżeli byśmy chcieli to zważyć i na wadze położyli 250 000 polskich sił zbrojnych na zachodzie i kilka milionów Armii Czerwonej, to wiadomo, że ta szala od razu się przesunie na korzyść Stalina. I Churchill tak kalkulował. I kiedy doszło do konfliktu polsko-sowieckiego, który z kolei Niemcy próbowali wykorzystać dla własnych celów, by rozbić jedność aliantów, spowodować konflikt sowiecko-brytyjski. Proszę? Niemcy próbowali przez sprawę katyńską spowodować konflikt sowiecko-brytyjski, czyli rozbić jedność aliantów. Czyli dla Churchilla sprawa stała się jasna. Polska, sprawa Polski, rząd polski nie jest warty tego, by brać go w obronę w tej sprawie. Poświęcono sprawę Polski, poświęcono Katyń, tak samo jak później poświęcono jeszcze rząd emigracyjny, bo przecież 5 lipca tego swojego najwierniejszego sojusznika z lat wojny pozbawiono możliwości sprawowania władzy. Cofnięto uznanie dla rządu polskiego na ojczyźnie. To był kolejny taki cios w plecy dla władz polskich na ojczyźnie. Potem Anglicy postanowili w ogóle pozbyć się Polaków z Wysp Brytyjskich. Sugerowali powrót do kraju, kiedy wszyscy mówili, że tam nie ma po co wracać. Dla tych wszystkich, którzy są z polskich sił zbrojnych na zachodzie, to są więzienia i obozy. Ci ludzie są szykanowani, są inwigilowani, trafiają do więzień. Te informacje na Wyspy Brytyjskie docierały. Ale Anglicy jakby nie zdawali sobie z tego sprawy, jaka jest skala represji w Polsce. I w pewnym momencie jednak doszli do wniosku, że zabrnęli już za daleko. Przynajmniej w sprawie żołnierzy polskich sił zbrojnych. Stąd ostatnią deską ratunku w tej sprawie było powołanie do życia Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, czyli angielskiej formacji cywilnej, która miała tych wszystkich, którzy są zainteresowani z polskich sił zbrojnych, przystosować do życia cywilnego. Czyli stworzyć z żołnierzy cywilnych, pracowników w różnych zakładach przemysłowych, w kopalniach, w fermach i tak dalej, i tak dalej. Wysłać ich do Australii, do Nowej Zelandii, do Kanady, do Indii, nie wiem gdzie jeszcze. I to jedyna chyba pozytywna sprawa, jaką zdołali po 1943 roku względem Polaków uczynić. Ale rzeczywiście
Tym takim rubieżem wartości jest sprawa katyńska. I w tym kłamstwie katyńskim oni wytrwali, tak jak mówię, do lat 80. pomimo już różnych ekspertyz, różnych dowodów w sprawie, nadal nie zajmowali oficjalnie stanowiska w tej sprawie. Celowo przemilczali ten problem, o ile Amerykanie wcześniej się z tego wyłamali. Przyznali rację polskim staraniom, o tyle Anglicy nie tylko zabronili jakby mówienia prawdy o Katyniu. Polskie publikacje były obłożone brytyjską cenzurą. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie wojny, kiedy zaczęto pisać o Katyniu w 1943 roku, w wiadomościach londyńskich były widoczne ślady brytyjskiej cenzury. Kiedy zostały wymazane z tekstów sugestie wskazujące, że odpowiedzialność spada na Związek Sowiecki. Nawet do tego się władze brytyjskie posuwały. Do dzisiejszego dnia część dokumentacji w sprawach polskich jest nieosiągalna. Nadal te dokumenty przebywają w brytyjskich archiwach i klauzula niedostępności jest przesuwana na kolejne lata. Dodaje się 10-20 lat, by nadal te dokumenty, niektóre, nie ujrzały światła dziennego. Także w moim przekonaniu polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski, przynajmniej w tym okresie od 1943 roku, no była wręcz haniebna. Znaczy Anglicy mają w stosunku do Polski ogromny dług. Ja już nie mówię o referendum, o wyborach, o Mikołajczyku, który również zawierzył Anglikom i oni go pozostawili na pastwę losu. Zresztą Churchill wyraźnie powiedział Mikołajczykowi w 1944 roku, że nie ma pan co tu szukać w Londynie. Sprawy polskie rozgrywają się w Moskwie. Trzeba jechać do Moskwy, by zaskarbić sobie sympatię Stalina i szukać rozwiązania dla spraw polskich. I dawał przykład prezydenta Czech, Edwarda Benesza, który pozostawił w Londynie rząd emigracyjny, a sam jako prezydent przeniósł się do Moskwy w 1943 roku, podpisał umowę z Sowietami, bo stamtąd była bliższa droga do granic Czechosłowacji. Benesz po prostu podporządkował się władzy Stalina, a Polacy tego nie chcieli uczynić. Chociaż mieli doskonale świadomość, po konferencji ministrów spraw zagranicznych w Moskwie, która odbyła się na przełomie października i listopada 1943 roku, że Europa już jest podzielona na strefy wpływu. Ignacy Matuszewski napisał taki trafny artykuł Śladami Katarzyny i wyraźnie napisał w tym tekście, że jesteśmy na najlepszej drodze do kolejnego rozbioru Polski i nie pomylił się. I to odbyło się za zgodą Brytyjczyków, niestety w Moskwie w 1943 roku również Amerykanów, ale Amerykanie żyli swoimi sprawami gdzieś daleko, mieli na Dalekim Wschodzie, no to zupełnie jest inny problem. Natomiast Anglicy jakby tu w Europie nie dostrzegali tego sowieckiego niebezpieczeństwa. I najbardziej pokrzywdzonym narodem, pokrzywdzonym państwem, no w tym wszystkim układzie byli no niestety Polacy. I tak to trwało do końca lat 80. Także zawsze na Anglików trzeba patrzeć w pewnym sensie. Proszę? Są różne hipotezy. Ja się spotkałem. No ale na to nie mamy żadnych dowodów. Ja nawet taką hipotezę słyszałem. No są, ale to myślę, że tutaj jeszcze jest za wcześnie, żeby wydawać jakieś
wyroki, czy rzeczywiście Winston Churchill przykładał do tego jakąś rękę, czy też nie. Niemniej jednak sprawa, że użyję takiego sądowego określenia, jest rozwojowa. I przybywają nam nowe dokumenty. Nie jest wykluczone, że jeszcze uda się coś odnaleźć. Znaczy, ja domyślam się, że kluczowe dokumenty są w archiwach brytyjskich. Jest tam pewnie jakaś teczka, która ponad wszelką wątpliwość wyjaśni sprawę. Ale jako żywo nie znam osoby z historyków, która by tą teczkę widziała. A wiem, no, znam tych najlepszych naszych specjalistów, którzy jeździli te sprawy badali. Jacek Tymilka, Andrzej Zubcic, Zbyszek Wawer. Oni przewertowali archiwa brytyjskie na wszystkie możliwe sposoby i niczego na razie nie odkryli. Natomiast to, co pani mówi, to, co ja mogę powiedzieć, to, co jeszcze każdy z państwa mówi, to są pewne domysły, hipotezy, które nie mają oparcia w dokumentach. Ale ja, tak jak pani, podejrzewam jakieś tam nieczyste kry Anglików, bo zawsze byli nieuczciwi. Tak samo i Smoleńskim nie ma dokumentów, Tak to mniej więcej wygląda. Ale... W kontekście tego, tak. W kontekście polityki, która się toczyła równolegle, to po prostu jakby no, ten cały wypadek Sikorskiego, no to, to po prostu to było coś jak szczęśliwe rządzenie losu dla tych głównych animatorów. To znaczy myśli pani o Anglikach i Sowietach. Tak. No tak. To rzeczywiście tak jak patrzymy na grę polityczną, to tak to, tak to wyglądało. No ale paralele ze Smoleńskim też się nazywają, to też polityka Polski się zmieniła w całkowicie zagraniczna. Tak. No bo byli inni architekci tej polityki zagranicznej. No to jest zmiana diametralna, tu pojawiają się inne osoby, są inne wartości, w związku z tym no, to jest zrozumiałe. Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, to czy wytłumaczyć to, że postawa Anglików nie zmieniła się po przemówieniu Churchilla w Polsce? No właśnie sam sobie zadaję to pytanie, skąd ten ogromny konserwatyzm brytyjski i taka niechęć do właśnie tej sprawy polskiej. Ja? A może mieli do tego stopnia posunięte wyrzuty sumienia, że tak ciężko było im się przyznać do tych błędów. Bo pokój to zmieniło się. No tak, no bo to jest, mówimy tutaj o początku zimnej wojny. I to, znaczy, tu teoretycznie Polacy powinni być potrzebni. Natomiast, no jakoś tutaj w ogóle tej sprawy... Jak... Niekonsekwencja. No i ogromna niekonsekwencja. I to trudno zrozumieć. Rzeczywiście, ma pan rację. Tak. Tak. Ma pani rację, żeby nie przestał, ale rzecz... Ale nie. Jest tutaj zasadnicza sprawa. Bo my mówimy tu wyłącznie o Europie. I Stalin walczyłby w Europie, żeby Niemców pokonać, nie? Ale jeszcze jest Daleki Wschód. I tam są tysiące żołnierzy angielskich i amerykańskich, którzy walczą w Azji Południowo-Wschodniej. I tam są chyba największe ofiary. I tam Anglicy, przecież Amerykanie lądują. Chodziło o to, by odciążyć na Dalekim Wschodzie wojska anglosaskie walczące w Azji Południowo-Wschodniej poprzez uderzenie Stalina w Mongolii, tamtą no, armię mandżurską, czy fantuńską, jak ona tam się nazywała, przez to, żeby po prostu osłabić siłę Japończyków w stosunku do Amerykanów i do Anglików. To o to bardziej chodziło. Europa tu nie odgrywała żadnej roli, bo przecież było wiadomo, że Stalin, jak już rozpoczął pochód na zachód, to jak już pan Majski przewidywał, że na początku będzie Warszawa, potem będą Niemcy, a te Pireneje to już tam gdzieś w oddali widać i nie wiadomo, czy się zatrzymamy no właśnie na tych Pirenejach, więc to taki był pochód, który przypominał rok 1920. No, tylko ten w 20 zatrzymał się na Wiśle.
na Wyszkowie, na Warszawie, Radzyminie. Natomiast ten w 45 nie zatrzymał się ani na Wiśle, ani na Odrze, ale dotarli aż do Berlina i stworzyli no, taki przyczółek do dalszego takiej możliwości marszu na zachód. Tak. Z tego co ja wiem, to należałoby jednak odrobinę pana odsuć Antyczkowi Amerykanom, bo jak był proces węgierski, to Rosjanie silnie oskarżali Niemców o zbrodnię katyńską. I wtedy właśnie jednak nie włączono tego, co oskarżenia przeciwko Niemcom. Czyli zmienić te poczucie winy czy sprawiedliwości. Tak, ma pani rację, rzeczywiście w 1946 roku w czasie procesu norymberskiego prokurator Pokrowski próbował włączyć zbrodnię katyńską do szeregu zbrodni niemieckich i natrafił na opór, ale to głównie prokuratora amerykańskiego Kempnera, który po prostu nie dał wiary w rosyjskie dokumenty, ale tylko dlatego nie dał wiary, bo otrzymał od takiego pośrednika pomiędzy generałem Władysławem Andersem a tymi służbami prokuratorskimi amerykańskimi, czyli od pułkownika Henryka Szymańskiego, to jest polskiego pochodzenia, oficer w armii amerykańskiej, który dostarczył całą dokumentację polską zebraną w sprawie Katynia, tak zwaną Białą Księgę. Amerykanie mieli wgląd do tej dokumentacji. Mało tego, Polacy również dostarczyli, może zabrzmi to w tej chwili, no tak troszkę dziwnie, ale niemieckim obrońcom w procesie norymberskim dokumentu, że Niemcy nie popełnili zbrodni katyńskiej. Bo w interesie Polski należało właśnie Niemców oczyścić z tej zbrodni. Tak, żeby nie było żadnej wątpliwości. Bo jeżeli nie Niemcy, no to wiadomo kto. I udało się to osiągnąć. Także Amerykanie, wtedy bardziej Amerykanie zadbali o to, żeby zbrodnię katyńską wyłączyć z dokumentacji i ona się nie pojawiła w zapisie. Rosjanie, kiedy zorientowali się, no, że idąc dalej tym tropem za Brną w Kozi Róg już nie będzie wyjścia z sytuacji, taktycznie przemilczeli, już nie, po prostu nie angażowali sił i środków w takie forsowanie sprawy katyńskiej. I ona praktycznie rzecz biorąc upadła. Tak? W 1939 roku po przejęciu polskich władz do Rosji, gdzie przypomnieć na że władze zostały tam internowane, później powstał rząd drugiej naszych polega dalszego skąd to wynikało. To znaczy, cała sprawa już ma swoją literaturę przedmiotu i rzeczywiście w momencie, kiedy pojawiły się komplet władz polskich, Polski Przedwrześniowej w Rumunii, te władze zostały na początku zatrzymane i wszystkim wydawało się, że dotrą bez problemów do portów rumuńskich, a następnie drogą morską Francuzi ułatwią transport rządu polskiego prezydenta do Francji, bo przecież Francja była naszym sojusznikiem i to takim sojusznikiem od 21 roku, bodajże najważniejszym w Europie obok Rumunii. Rumunia też jest sojusznikiem. Jest sojusz polsko-francusko-rumuński zresztą. Kiedy się wydawało, że to już jest jakby załatwione, nieoczekiwanie Francuzi dokonali internowania i tu rękę przyłożył niestety, ale wszystko na to wskazuje generał Władysław Sikorski, który wjeżdżając do Rumunii bezproblemowo dostał się do Bukaresztu. Tutaj Francuzi jakby wymusili na rządzie francuskim zielone światło dla Sikorskiego. Sikorski wyjeżdżając z Bukaresztu atasze wojskowemu Tadeuszowi Zakrzewskiemu, pułkownikowi Tadeuszowi Zakrzewskiemu, zostawił szczegółową listę osób, które należy internować na terytorium Rumunii. I tam się znalazł komplet władz II Rzeczypospolitej. Tylko nieliczni, nie wiem, może jeden Grażyński chyba tylko się nie dostał do internowania. Pozostali wszyscy zostali internowani.
Także to była taka zmiana rządu w dużej mierze sterowana przez Francuzów. Mało tego, Francuzi później zablokowali wybór generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego na prezydenta Polski na obczyźnie, bo pierwsza przecież była nominacja nie Władysława Raczkiewicza, ale generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, który był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. I Wieniawa Długoszowski na początku przyjął nominację, ale później honorowo się wycofał, powiedział, że dla dobra Polski, skoro Brytyjczycy i bardziej Francuzi, bo to Francuzi całą sprawę pilotowali, natomiast Anglicy się godzili. Skoro Anglosasi, alianci polscy, nie życzą sobie jego na stanowisku prezydenta, to on honorowo rezygnuje i wówczas wybrano Raczkiewicza, ale Raczkiewicz to był podobnych poglądów, co Wieniawa Długoszowski. Zresztą te relacje pomiędzy premierem Sikorskim i prezydentem Raczkiewiczem, one nie układały się najlepiej w latach 39-43. Między nimi i Skrzyło. O, to jest dobre myślenie. No, to był zamach stanu, tak można powiedzieć. No, bo Francuzi chcieli się pozbyć rządu tego, z którym łączyły ich pewne zobowiązania. To jest raz, jeszcze sprzed wybuchu wojny. A druga sprawa, od dawna było doskonale wiadomo, że Sikorski jest wielkim sympatykiem Francji. Bo przechodził i uczył się we Francji, w tamtych szkołach, tam zdobył doświadczenie. Co niektórzy mówili, że nawet był takim agentem francuskim, ale ja w to nie wierzę. Proszę bardzo. Ja chciałem zadać mi pytanie, czy prawdą jest, że rząd londyński czynił starania u władz brytyjskich, aby brygada stanowa generała Zabłockiego wzięła udział w powstaniu warszawskim? To jest pierwsze pytanie. I drugie, jak wyglądały kulisy niezaproszenia Polaków na defiladę zwycięstwa? Zacznę może od brygady spadochronowej generała Sosnowskiego. Rzeczywiście był taki plan, by żołnierze zostali wykorzystani w czasie powstania warszawskiego, ale z tego co pamiętam, to bardziej zależało na tym Polakom. I to bardziej chyba zadecydowała tutaj niechęć Brytyjczyków, którzy jakby nie dawali środków transportu do dokonania przerzutu. Natomiast sami żołnierze, sam wtedy pułkownik Stawowski jeszcze, bo chyba generałem później został, oni bardzo, bardzo chcieli tutaj dokonać tej akcji i nie mogli się już doczekać, jeśli chodzi o udział w desancie na Warszawę i udział w powstaniu warszawskim, ale o ile dobrze pamiętam, to chyba tutaj zadecydowały względy jakby takie organizacyjne i to ze strony brytyjskiej. To znaczy Anglicy nie widzieli potrzeby wysyłania, po pierwsze, znaczy, to o ile dobrze pamiętam, to znaczy jakby nie widzieli sensu wysyłania tegoż oddziału, nie rokując nadziei, że to cokolwiek może przynieść. Natomiast jeśli chodzi o Polaków, to oni jak najbardziej byli za wykorzystaniem. Jeśli chodzi o drugą sprawę, udziału polskich sił zbrojnych w tej paradzie zwycięstwa, to sprawa ma swoją już bardzo bogatą literaturę. Przed laty sam napisałem taki dość duży artykuł na ten temat o kulisach tej sprawy i powodów było kilka. Sprawa pierwsza. To był czerwiec 1946 roku. Od początku Anglicy podjęli decyzję, że w defiladzie nie wezmą udziału oddziały polskich sił zbrojnych na zachodzie, a jedynie niewielka ich reprezentacja. To znaczy rzecz dotyczyła kilkudziesięciu lotników z armii sojuszniczych, którzy mieli przemaszerować w jednym takim dużym oddziale. Tam mieli być Jugosłowianie, Czesi, Polacy i jeszcze tam inni, jakaś taka garstka bliżej nieokreślona, a jednocześnie w
władze brytyjskie rozpoczęły pertraktacje z Sowietami, by Związek Sowiecki przysłał delegację Armii Czerwonej na defiladę, na paradę do Londynu. Te sprawy były dyskutowane niemalże, o ile dobrze pamiętam, do 3 dni przed samą defiladą. 3 dni przed londyńską paradą, a Sowieci przysłali informację drogą dyplomatyczną, że oddziały Armii Czerwonej nie będą uczestniczyły w paradzie londyńskiej i jednocześnie zabroniły udziału w tej paradzie delegacji Ludowego Wojska Polskiego, a na czele tej delegacji miał stanąć generał, pułkownik Kuropiewska, generał Paszkiewicz. Zresztą Paszkiewicz to wrócił z Londynu, także to z powrotem miał polecieć z delegacją i Polakom zabroniono. Wówczas to Anglicy bardzo mocno naciskali na polską generalicję w Londynie, by ona przynajmniej została, stanęła na wysokości zadania i na przykład kilku polskich wysokich oficerów przemaszerowało w ramach jakiegoś tam korpusu brytyjskiego. I wówczas polscy generałowie odpowiedzieli, że w takich warunkach polskie siły zbrojne nie będą uczestniczyły w defiladzie, bo po pierwsze Polska była 4. potęgą, jeśli chodzi o II wojnę światową, jeśli chodzi o wojska alianckie, czyli po wojskach amerykańskich, wojskach brytyjskich i sowieckich. 4. siłą była polska siła zbrojna, czyli polskie siły zbrojne na zachodzie plus armia krajowa w kraju. No to jest około ponad 600, blisko 700 tysięcy żołnierzy, no może troszkę mniej. No w każdym bądź razie byliśmy na głowę Francuzów. W związku z tym Polacy uważali, że jeżeli ma to przyjść garstka i to jakiś kilku oficerów, no to jest bardzo nieuczciwe w stosunku do wszystkich żołnierzy, którzy jeszcze są na Wyspach Brytyjskich, więc odmówili. Defilada odbyła się bez Polaków. Rosjanie oczywiście zacierali ręce, bo zbojkotowali, co było do przewidzenia, bo przecież wcześniej, jeszcze w 1945 roku, odbyła się ogromna defilada w Moskwie, Parada Zwycięstwa, na której Rosjanie zademonstrowali swoją siłę i tam była delegacja Ludowego Wojska Polskiego. W związku z tym Rosjanie celowo bałamucili, oszukiwali Anglików do ostatniej chwili, by 2 dni czy 3 dni przed defiladą powiedzieć im, nie, no my dzisiaj nie przyjedziemy, bo tam mamy inne zadania. Nie? Także to spowodowało, że nie było ani Armii Czerwonej, ani Ludowego Wojska Polskiego, ani Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ale byli Czesi, którzy zrobili największy hałas, było kilku lotników czeskich, zresztą bardzo dobrych lotników i wspaniałych żołnierzy, którzy mieli duże osiągnięcia, ale oni zrobili taki hałas, że później gazety brytyjskie rozpisywały się o tym, jak to piloci czescy maszerowali w defiladzie i demonstrowali swoją obecność. Natomiast na temat Polaków odbyła się kilkudniowa dyskusja w parlamencie brytyjskim, gdzie rząd tłumaczył się z nieobecności polskich żołnierzy i ta opozycja uważała, że stało się haniebnie, że tych Polaków nie dopuszczono, bo tak to trzeba określić. Anglicy tak pokierowali sprawą, by nie dopuścić polskie siły zbrojne do udziału w tej defiladzie, bo proponowanie kilku polskim lotnikom i 2-3 generałom, no to było nie do przyjęcia z uwagi na wkład Polski i wojnie o Anglię i za te wszystkie bitwy stoczone przez polskich żołnierzy i pod Falez, i pod Tobrukiem, i pod Monte Cassino i poprzez los drugiego korpusu Związku Sowieckiego. Tak mniej więcej, to tak w skrócie opowiedziałem, jak ta sprawa wygląda. No ale kilkadziesiąt lat później również Anglicy z okazji tam 60-lecia bodajże zakończenia wojny też nie zaprosili pilotów polskich na defiladę, a odbyło się tam z wielką pompą i z udziałem całego. No tacy są Anglicy. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania jeszcze? Ja jeszcze chciałam zapytać o generała Sosnkowskiego, bo on był, z tego co pamiętam, to on był przewidziany na następcę, znaczy były takie przewidywania, że ma być następcą. Miał nominację następcy prezydenta. Ale
nie tylko. Miał być następcą Józefa Piłsudskiego po jego śmierci, tylko został jakby odsunięty. Znaczy były takie pomysły po prostu. Natomiast nie wiem, czy to ryt śmigły, czy jakaś takie, czy atmosfera polityczna spowodowała, że nie został, prawda? Tak. I tutaj pan profesor mówi, że ponownie w czasie właśnie II wojny światowej, czyli czy no tak, bo miał, Kazimierz Sosnkowski miał po pierwsze nominację na następcę prezydenta, czyli po jakimś opróżnieniu stanowiska przez Władysława Raczkiewicza, a Raczkiewicz miał różnicę. Raczkiewicz miał poważną chorobę. On bardzo często był w takim stanie, że nie bardzo wiedział, co się wokół niego dzieje. I dlatego z uwagi na tą sytuację nadzwyczajną musiał być powołany następca prezydenta. I do 1943 roku ową nominację miał Kazimierz Sosnkowski. Ale później po wielu ingerencjach Sowietów w władzach brytyjskich Anglicy wymusili na Polakach, wręcz wymusili, żeby pozbawić tego następstwa, a później Sosnkowskiego zdjęto ze stanowiska naczelnego wodza. Czyli te wpływy brytyjskie, te ingerencje sięgały tak daleko. No wręcz najwyższych struktur rządowych Polski. Ale tak naprawdę jego... On nie został wykorzystany, prawda, już w czasie II wojny światowej, tak naprawdę. Znaczy on był ministrem do spraw krajowych, później był naczelnym wodzem, później został odsunięty od polityki i po wojnie wyjechał do Kanady i spędził resztę życia w Kanadzie. Zresztą tak jak już na zakończenie można powiedzieć, pani Magdalena Płas napisała taką książkę o rządzie polskim na emigracji w Londynie i tytuł książki mniej więcej, znaczy tak brzmiał, nie mniej więcej, tylko na pewno tak brzmiał. Goście czy intruzi? Ze znakiem zapytania. I to będzie dobra puenta do dzisiejszego wykładu. I po lekturze tej książki wyraźnie widać, że byliśmy intruzami. Goście czy intruzi? I wygląda po lekturze tej książki, że byliśmy intruzami. Niestety. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Ja nie słyszę pana w ogóle. Przede wszystkim rząd miał swoje aktywa jeszcze z czasów wojny, to znaczy złoto Banku Polskiego trafiło na emigrację i ono zostało zagospodarowane przez polskie władze na obczyźnie. Mało tego, ja mówiłem, że polski rząd był bardzo zapobiegliwy i kupił dziesiątki kamienic i to takich w centrum Londynu. I później, proszę Państwa, po prostu powolutku sprzedawał to. Dzięki temu zdobywając środki na przeżycie. Ale było tego tak dużo, że do dzisiejszego dnia jeszcze jakieś tam pozostałości zostały, ale i też dzięki temu powstało stypendium naukowe PAFT-u dla badaczy z kraju na badanie historii rządu emigracyjnego. Ja chyba ze 3 razy korzystałem z tego stypendium. Między innymi, nie wiem, sprzedaży, którego budynku korzystałem, sam raz to pewnie powiedzieć, ale pewnie jakiś minister tam urzędował. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zadać pytanie? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję panu profesorowi.